Cześć, mam ze sobą Basię z firmy Haze. Zadam jej kilka pytań na temat konferencji JDD oraz na temat profilu firmy Haze. Zacznę może od pytań na temat JDD. Bierzecie udział w konferencji po raz pierwszy, z tego co mi wiadomo. Jakie są wasze pierwsze wrażenia na temat tego eventu? Właściwie event niedawno dopiero się zaczął, więc tych spostrzeżeń jeszcze nie mamy zbyt wiele. Natomiast na pewno jest to dla nas fantastyczna okazja, żeby poznać świetnych programistów, świetnych kandydatów, którzy mogą się stać kandydatami w naszych procesach rekrutacyjnych. Myślę, że jest to dla nas fantastyczna okazja do wymiany informacji odnośnie ofert pracy, które mamy dla osób o takich profilach, ale też jednocześnie fantastyczna okazja dla nas, jako dla konsultantów, rekruterów, którzy w tych obszarach rekrutują pracowników, żeby również merytorycznie dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat profili osób, jakie rekrutujemy. Ostatnio bardzo często przeglądam różne wydarzenia z branży IT i bardzo często logo Haze występuje na tych wydarzeniach, to znaczy pojawiacie się tam jako sponsor. W ilu wydarzeniach tak miesięcznie, rocznie bierzecie udział i jak JDD jest pozycjonowane spośród tych innych wydarzeń branży IT? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ Haze w tym momencie ma kilka biur w Polsce i oprócz takich ogólnopolskich wydarzeń bierzemy często udział w różnego rodzaju targach, konferencjach lokalnych, więc trudno pewnie będzie mi precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno jest to kilka wydarzeń miesięcznie, w skali roku kilkanaście, kilkadziesiąt na pewno. To są zarówno specjalistyczne targi pracy, jak i różnego rodzaju specjalistyczne konferencje, między innymi takie właśnie jak ta, na której dzisiaj się znajdujemy. Zapytałeś, jak pozycjonujemy. Trudno powiedzieć, bo tak jak wspomniałam, jest to nasz pierwszy udział na konferencji właśnie tej javowej. Jak na razie wygląda to bardzo obiecująco. Spotkaliśmy bardzo wielu, bardzo ciekawych kandydatów i jest to dla nas doskonała okazja też, żeby wejść głębiej jakby w to środowisko. To jest coś, co zamierzamy kontynuować, ponieważ jest to dla nas najlepsza okazja, żeby poznawać najlepszych ludzi w danej branży na rynku. Jako firma Haze, jako firma rekrutująca pracowników, wiecie dokładnie, jaki jest stan branży IT, jak duże jest zapotrzebowanie, jak bardzo potrzebują firmy nowych pracowników. Powiedz mi, jakie jest zapotrzebowanie, jak dużo tak naprawdę kandydatów miesięcznie potrzebujecie dla swoich klientów? Zapotrzebowanie jest ogromne. Tak jak wspomniałam, mamy kilka biur w Polsce i tak naprawdę myślę, że każdy programista Java w każdym z większych miast Polski może aktualnie liczyć na kilka, może nawet kilkanaście ofert pracy, więc jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku. Wielu pracodawców szuka takich pracowników. Jest bardzo dużo ofert na rynku i my też dużo takich projektów zamykamy, czy miesięcznie, czy rocznie. Myślę, że ta sytuacja jeszcze przez kilka następnych miesięcy, może nawet lat, będzie miała miejsce. Wiele firm nadal powiększa swoje zespoły w Polsce. Wiele firm decyduje się otwierać swoje oddziały w Polsce, ceniąc kompetencje polskich programistów. W związku z tym wydaje mi się, że to będzie raczej taki długofalowy trend, że nadal będziemy wielu javowców potrzebować. A powiedz mi, jak długo firma Haze jest na rynku polskim? Jak duża jest wasza firma? Firma Haze na rynku polskim funkcjonuje od 10 lat. Właśnie obchodzimy dziesięciolecie. Stopniowo otwieraliśmy kolejne biura. Biuro krakowskie funkcjonuje już ponad 5,5 roku. Jeśli chodzi o liczby, to w sumie jest nas już ponad 100 osób. Około 150 praktycznie, działamy w kilku liniach biznesowych, czyli tak naprawdę konsultanci Haze, każdy konsultant Haze jest wyspecjalizowany w jakimś obszarze. To może być obszar typu IT and Telecoms. Mamy również dywizje, które zajmują się innymi specjalizacjami, jak chociażby sprzedaż, marketing, finanse itd., itd. Nawet w obrębie samego IT jesteśmy też wyspecjalizowani. Właściwie kilka linii biznesowych obsługuje różnych klientów, oferując im różnego typu usługi, czyli możemy wspierać naszych klientów pod kątem poszukiwania pracowników, którzy będą na stałe u nich pracować. Mamy również taką usługę jak IT Contract,
contracting, czy również możemy zapewnić naszym klientom pracowników tymczasowych, którzy krótkoterminowo wesprą ich procesy. Czyli tak naprawdę pełna gama usług rekrutacyjnych skupionych na tym, żeby dla naszych klientów pozyskać odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów. Powiedz mi, czy JDD traktujecie stricte biznesowo jako potencjalna szansa na znalezienie kandydatów, na znalezienie osób, które mogą być interesujące dla waszych klientów? Czy też dla was jest tego swego rodzaju odskocznia, możliwość wyjścia z biura, by porozmawiać w bardziej luźnej atmosferze ze swoimi klientami, partnerami, z osobami zainteresowanymi Javą czy też innymi językami programowania? To jest oczywiście dla nas fantastyczna okazja biznesowa, żeby właśnie w taki bezpośredni i luźny sposób nawiązać kontakty z osobami, które potencjalnie mogą być dla nas kandydatami, czy nawet klientami, bo oczywiście spotykamy tutaj również osoby, które potencjalnie rekrutują do swoich zespołów, więc jak najbardziej jest to dla nas fantastyczna okazja biznesowa, ale oczywiście nie tylko, ponieważ to, na czym nam bardzo zależy, to przede wszystkim zbudować też wśród, czy to klientów, czy kandydatów, w ogóle świadomość tego, że jesteśmy nie tylko taką jedną z wielu firm rekrutacyjnych, ale jesteśmy firmą, która ma też dużą wiedzę merytoryczną odnośnie rynków, na których rekrutujemy. W związku z tym, tak jak wspomniałam, poza tym, że mamy nadzieję pozyskać tutaj trochę interesujących kontaktów, bardzo nam też zależy na tym, żeby uczestniczyć w wykładach, które są prowadzone, w rozmowach, ponieważ no, to jest dla nas fantastyczna okazja, żeby poszerzać naszą jako konsultantów wiedzę o danej branży. My z każdym wydarzeniem staramy się wprowadzić pewnego rodzaju motyw przewodni. Tym razem jest to restauracja na krańcu galaktyki i wprowadzamy taki świat, wprowadzamy tych uczestników naszych do świata Javy. Czy to jest swego rodzaju dodatkowy atrybut konferencji, który przyciąga, który się podoba uczestnikom i wyróżnia pośród innych wydarzeń? Czy to jest taki według ciebie zbędny element, że oni i tak przychodzą na wykłady i nawet nie zwracają na to uwagi? Myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz, która na pewno wyróżnia w jakiś sposób tę konferencję. Myślę, że świat IT, świat programistów jest w ogóle takim dosyć kosmicznym światem dla niektórych z zewnątrz. I to jest bardzo bezpośrednie otoczenie, znaczy jakby opierające się o bardzo bezpośrednie relacje. Więc myślę, że w ogóle cała ta konferencja jest też taką bardzo nieformalną konferencją, mam wrażenie. W związku z tym każdy taki motyw przewodni gdzieś tam pomaga ludziom dodatkowo się otwierać, jest jakimś dobrym motywem do rozpoczęcia rozmów, więc na pewno to sprzyja jeszcze bardziej otwieraniu tych relacji między ludźmi. Bywasz na różnych eventach, one organizowane są na uniwersytetach, na uczelniach wyższych, w centrach konferencyjnych i w hotelach. Galaxy jest akurat przykładem hotelu i tutaj od kilku lat odbywa się konferencja JDD. Czy organizacja konferencji w hotelu dodaje jakby wartość całemu wydarzeniu? W jaki sposób jest to miejsce jest lepsze od innych? Czy wybór miejsca jakby nie ma większego znaczenia? Myślę, że miejsce jest bardzo ważną, czy lokalizacja, czy w ogóle wybór otoczenia jest bardzo istotnym elementem każdej konferencji. Na pewno bardzo dużym plusem tego miejsca jest dosyć dobra centralna lokalizacja. Bywałam na różnych konferencjach, gdzie te konferencje ulokowane były na przykład gdzieś na obrzeżach miast, co wiązało się z dosyć trudnym dojazdem, co bywa niestety uciążliwe. Natomiast tutaj chociażby Towarzystwo Wisły w pobliżu, fajne miejsce, gdzie można się wybrać na spacer. Pogoda jest jeszcze całkiem sprzyjająca spacerom, więc myślę, że ma to doskonałe, bardzo duże znaczenie. W ogóle organizacja wydaje się być doskonała, więc na to wszystko zwraca się na pewno uwagę i to wszystko sprzyja dobrej atmosferze. To tak na zakończenie zadam pytanie. Czy widzimy się na innych wydarzeniach organizowanych przez Fundację Proidea w 2014 roku? Myślę, że bardzo chętnie. Z mojej strony bardzo chętnie. Super. Była z nami Basia z firmy Hayes. Dziękuję za ten krótki wywiad, a was zapraszam na kolejne wywiady, które się już wkrótce pojawią u nas na stronie i naszym profilu na YouTubie. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dziękuję.